Dzień dobry. Obiecywałam na Instagramie, że odniosę się do sytuacji wojennej, bo właściwie nie sposób się nie odnieść, po to, żeby Was wesprzeć, podając Wam różne metody pracy, na przykład ze sobą, jak radzić sobie ze swoimi emocjami, albo na przykład w ten sposób, żeby trochę spróbować pomóc Wam zmienić perspektywę. I właściwie dzisiejszy odcinek będzie tego przede wszystkim dotyczył, jak zmienić perspektywę patrzenia na to, co się dzieje. My nie mamy wpływu na cały ten konflikt zbrojny. Jakby każdy pojedynczy człowiek ma wpływ na pewne rzeczy i my ten wpływ wywieramy. O czym świadczy przede wszystkim to, jaką ogromną pomoc dostają ludzie z Ukrainy. Natomiast na takie grube tematy, że tak powiem, nie za bardzo mamy wpływ. Tak jak i często nie mamy wpływ na to, co dzieje się trudnego w naszym życiu w takim większym obrazku. Natomiast zawsze mamy wpływ na to, w jaki sposób postrzegamy poszczególne sytuacje. Mamy wpływ na własne emocje i na zajęcie własnej perspektywy, która wpływa na to, jakie emocje w nas są generowane. Już mówiłam Wam o tym wielokrotnie, że żyjemy naprawdę w wyjątkowych czasach i ten element, który w tej chwili jest, taki kolejny wielki transformator, który się pojawia po pandemii, po całej sytuacji, która ledwo co nam się skończyła, a właściwie to skończyło nam się w taki sposób, tak? Nie wyobrażaliśmy sobie, że może to nagle odejść do lamusa. Pojawia się coś jeszcze większego, co skupia całą uwagę publiczną, uwagę całego świata. Więc to, co możemy zrobić, to możemy zmienić własną perspektywę. Tutaj chciałabym, ja sobie wypisałam kilka punktów i chciałabym przejść przez te punkty, żeby Wam uświadomić i pokazać, że naprawdę bardzo dużo pozytywów płynie z tej wojny. Zarówno w tym momencie, jak i w kolejnych chwilach naszej historii. No wiecie, jak popatrzycie sobie na swoje życie i na to, co się wydarza w Waszym życiu, to często tak jest, że my stajemy twarzą w twarz z jakąś trudną sytuacją, z jakimś przełomem, z jakąś ogromną transformacją życiową. No i rozpada nam się związek, tracimy pracę. Ale później okazuje się, że żebyśmy mogli potem przejść do bardzo ważnych, dobrych dla nas i korzystnych rzeczy w życiu, musimy przejść przez ten okres trudności. I w taki sposób, między innymi, chciałabym Wam to pokazać. Także, kochani, zapraszam Was dzisiaj do, dla odmiany, jasnej strony wojny. Więc przede wszystkim to, co ja chciałabym Wam powiedzieć w tych punktach, które sobie wylistowałam tutaj na temat jasnej strony wojny, dotyczy zmiany perspektywy i próbie dostrzeżenia w czymś, co jest jakieś, tego, co jest dobrego. Kiedyś podawałam taki przykład ze szklanką, która jest do połowy pełna, do połowy pusta. To jest ta sama rzeczywistość. My tutaj się nie oszukujemy, tak? Tylko że jedni z nas powiedzą, że nas do połowy pełna, jedni powiedzą, że nas do połowy pusta i oni oboje będą mieli rację. Od nas zależy, którą perspektywę będziemy chcieli zająć. I dokładnie to jest w tej sytuacji wojennej. Więc słuchajcie, bez względu na to, czy nam się to podoba, czy nie, wojna, tak samo jak każda jedna sytuacja kryzysowa w naszym życiu, tylko po prostu akurat dotycząca innych obszarów, powoduje wybicie z tego normalnego, zwykłego, codziennego rytmu życia, dezorganizację, wprowadzenie chaosu, ale po to też, żeby mógł powstać jakiś nowy porządek. Zaczynają działać jakieś trochę inne zasady i następuje zazwyczaj jakieś przewartościowanie na różnych poziomach. I my, czy nam się to podoba, czy nie, no to mamy do czynienia dokładnie z taką samą sytuacją. Ja uważam, że ważne jest, żeby do tej sytuacji podchodzić właśnie w taki sposób, no bo to zmienia zupełnie naszą perspektywę. I znowu, czy nam się to podoba, czy nie, wojny popychały ludzkość do przodu. No popychały też do tyłu, prawda? Bo jakby niszczyły gospodarkę, niszczyły pewne struktury, nie wiem, zaufanie, życie społeczne, obniżały poziom tego życia społecznego. Ale z racji tego, że to był taki wielki przewrót, no to była też szansa, tak jak w każdym jednym kryzysie w życiu, że my możemy wyjść z tego silniejsi, w ogóle jako ludzkość w tym momencie i niewykluczone, że my z tego wyjdziemy jako silniejsi. I ja Wam powiem, że ja absolutnie w to wierzę, że tak właśnie się stanie.
I jakby chcę was tutaj, pokażę wam kilka różnych faktów, które do tego prowadzą. To nie będą jakieś domniemania, tylko to będą fakty. Parę domniemań też sobie możemy mieć, no bo dlaczego nie, tak? Skoro możemy snuć czarne wizje, możemy też snuć wizje pozytywne. Tak więc wojna popychała ludzkość do przodu i jakby pewne ważne dla nas elementy naszej cywilizacji mamy dzięki wojnom i należą do nich na przykład komputery, które wzięły się w ogóle od Enigmy, wzięły się od maszyn, które służyły do tego, żeby odszyfrowywać wiadomości. A potem cały internet tak naprawdę też wziął się z różnych takich technologicznych rzeczy, które były zaprojektowane po to, żeby wspierać ludzi jakby na okoliczność wojny. Jakby już nie wchodząc tutaj w szczegóły, bo to nie jest przedmiotem tego odcinka, tylko chciałam wam zaznaczyć, że popatrzcie, jakie to są ważne zdobycie w ogóle technologii. Tak? Komputery, internet. No, dzięki temu, że państwa się zbroiły i że chciały jakoś się zabezpieczyć przed pewnymi działaniami swoich wrogów, no to dzięki temu my poszliśmy bardzo do przodu. No, wyobrażacie sobie teraz życie bez internetu? Nie za bardzo. Więc choćby taki punkt powinien, myślę, dać nam troszeczkę do myślenia. W naszej obecnej sytuacji życiowej, jaką mamy, no myślę, że nie da się od tego nie zacząć, nie da się w ogóle o tym nie wspomnieć, że nawet takie memy były, że Putin powinien dostać Nobla z medycyny, ponieważ w 48 godzin wyleczył cały świat z pandemii. Także tak sobie pomyślcie, te 2 tygodnie temu, jak to się wszystko zaczynało, jak mielibyśmy się zastanowić, co takiego musiałoby się stać na świecie, żeby ludzkość, która została tak podzielona, przynajmniej na te 2 grupy, wiem o jakich grupach myślę, nagle po prostu podzielona i jeszcze ciągle w takich restrykcjach pandemicznych, w ciągu po prostu dosłownie kilku godzin czy tam 2 tych dób, zapomniała o całej pandemii. No oczywiście o tym nie zapomnieliśmy tak kompletnie, ale no jakby 2 tygodnie temu my nie mielibyśmy pomysłu na to, co takiego musiałoby się wydarzyć, żebyśmy my w ogóle niemalże zamknęli ten rozdział naszego życia. Nam się wydawało, że my już zawsze w tym będziemy tkwić, a tu się okazuje, że może być coś takiego, że życie może nam zaoferować taką niespodziankę, że to po prostu pęknie niemalże jak bańka mydlana. Ja wam powiem więcej. Ja uważam, że to, co się dzieje teraz z Ukrainą i w ogóle jakby sytuacja wojenna, to też nie jest ostatnia niespodzianka, jaką nam los szykuje. To są, ja to nazywam tak, wielkimi transformatorami. Mi na przykład właśnie ten wirus się pokazał jako taki wielki transformator, bo uważam, że on nas mocno transformował na poziomie takim indywidualnym, jeśli oczywiście nasze oczy są zwrócone do swojego wnętrza, żeby w ogóle zobaczyć tą transformację i szansę na tą transformację, ale bardzo mocno nas przetransformował, jeżeli chodzi w ogóle o społeczność taką ludzką. I to samo tutaj robi ta wojna. I jakby, no jak sobie pójdziecie o krok dalej, to co takiego musiałoby się stać, żeby ludzkość się zjednoczyła po tej wojnie, tak? Jakby co mogłoby być jeszcze silniejszego, żebyśmy my się zjednoczyli nawet w tej chwili z Rosjanami? Nie jest powiedziane, że to się nie wydarzy. Ale jakby zostawiam to pytanie takie bez odpowiedzi. Mamy czasy, które są dla nas zaskakujące i sądzę, że należy się do tego przyzwyczaić, że tak będzie i jakoś do tego zaadoptować, że to będzie zmiana goniąca zmianę. Więc dla mnie tutaj bardzo ważną wartością, która idzie przede wszystkim z tej sytuacji wojennej, jest to, że ludzie się zjednoczyli. My, którzy byliśmy podzieleni przez taki długi czas, my, którzy żyliśmy w izolacji, nagle się zjednoczyliśmy. Zjednoczyliśmy się, można powiedzieć, względem wspólnego wroga, czy przeciw wspólnemu wrogowi, no ale niestety, tak jak jest minusem, że akurat rozwój technologiczny odbywa się poprzez wojny, często w ludzkości, albo w ogóle, że przemysł militarny i przemysł zbrojeń bardzo napędza rozwój technologiczny, tak samo no niestety minusem jest to jakąś taką naszą cechą gatunkową, że my bardzo często się właśnie jednoczymy przeciwko wspólnemu wrogowi, że nie możemy się zjednoczyć tak samo w czasach pokoju, tylko się jednoczymy przeciwko jednemu wrogowi.
Dla mnie w ogóle, znaczy to są też takie procesy psychologiczne, które są zrozumiałe, naturalne, a w ogóle my Polacy to już w ogóle się uwielbiamy jednoczyć, jak jest wojna i jednoczyć się przeciw wspólnemu wrogowi. Nie jesteśmy tak jak inne nacje, jak ja na przykład to obserwuję mieszkając za granicą. Inne nacje, które się trzymają razem, tak jak nie wiem, Turcy, Syryjczycy, Włosi nawet. Polacy się nie trzymają razem. Mówi się, że Polak Polakowi wilkiem za granicą. I często niestety jest to prawdą. Natomiast w momencie, kiedy pojawia się wojna, pojawia się jakiś wspólny wróg, to my tak jak nigdy potrafimy się super zjednoczyć i znikają wszystkie podziały, my jesteśmy gotowi do walki. Tak jak my byśmy byli wręcz zaprojektowani na ciężkie czasy. No też można powiedzieć, że nasza historia jest taka, że nas trochę tak ukształtowała, że trzeba było się jednoczyć, bo inaczej byśmy nie przetrwali. No ale jakby odłóżmy to sobie na bok. Dla mnie ta sytuacja, w ogóle ta cała transformacja, która się odbywa, powiedzmy od tych ponad 2 lat, czy 2 lat na naszej planecie, jest o jedności. My gdzieś tam, ta jedność dla mnie, ona już się pokazywała w momencie takiej globalnej wioski, takiej globalizacji, że to nam się wszystko zlewało, te kultury w krajach można było kupić na różnych krańcach ziemi, można było kupić te same produkty, jakby, no, jakby gospodarczo, ekonomicznie zaczęliśmy się zlewać. Ale zwróćcie uwagę, że ta nasza historia o byciu jednością, a my jesteśmy tutaj zaprojektowani do tego, żeby być jednością i jakby nasza droga i ta ścieżka, która teraz się dzieje, ten przełom na Ziemi, on jest o jedności bardzo. I on jest o jedności dużo bardziej niż w ogóle myślicie, dlatego że my jesteśmy jedną świadomością i ta świadomość się transformuje i ona się wznosi. Więc normalne jest, że będą się wydarzały takie sytuacje w naszym życiu, w naszej historii, które będą nam w ogóle umożliwiały to, żebyśmy my mogli tą jedność poczuć. A teraz, kochani, powiedzcie mi, jaka sytuacja mogłaby spowodować, że ludzie, którzy są tak bardzo skoncentrowani na sobie, na robieniu kariery, nastawieni tak bardzo konsumpcjonistycznie, każdy żyje swoim własnym życiem i myśli, i można powiedzieć, widzi czubek swojego nosa przede wszystkim, jak tacy ludzie się mogą zjednoczyć? No jak oni się mogą zjednoczyć? No właśnie w czasach próby, w czasach, kiedy jest jakiś... My walczymy przeciw czemuś. My się zjednoczyliśmy, można powiedzieć, w okresie tej pandemii przeciwko wirusowi, bo zjednoczył nas wirus. Na całym świecie nagle zabrakło papieru toaletowego. No jakby my myśleliśmy jak jeden umysł, bo my się musimy tego nauczyć. Jak my sobie to musimy przypomnieć, kochani, jak to jest być jednym organizmem, jednym umysłem. Problem polega na tym, że my na nic innego nie reagujemy, jak tylko na takie ciężkie szkoły, jak wojna, albo wirusy, albo pandemia. Znowu, na co jeszcze byśmy zareagowali w taki sposób, żeby się cała Ziemia nagle zjednoczyła? Pomyślcie sobie, bo mi się wydaje, że... Znaczy ja stawiam na to, że to też się wydarzy, ale to jakby będzie pewnie kolejny stopień, bo jakby tak idziemy coraz wyżej. Więc to jest dla nas lekcja o tym, że my jesteśmy jedną świadomością, jedną zbiorowością, że my mamy zacząć funkcjonować jak jeden organizm. O tym jest to wzniesienie, między innymi, tak? O podniesieniu naszych wibracji, o zmianie perspektywy i o tym, żebyśmy zaczęli funkcjonować jak taka ławica ryb, jak jeden organizm, bo my jesteśmy strasznie sfragmentaryzowani, a przez to, że jesteśmy tak podzieleni, to nie ma u nas takiego myślenia kolektywnego, tego, co jest dobre dla wszystkich. U nas każdy tam sobie dziubie, ściubie, a to kraj sobie dziubie, ściubie, żeby jemu było dobrze, a to partia polityczna, a to rodzina, a to regiony, a to jakby firmy, grupy, pojedyncze jednostki. A tutaj chodzi o to, żebyśmy my sobie przypomnieli o tym, jak to jest działać razem. Ja Was bardzo przepraszam, że to światło się tak zmienia, ale... Ja się postaram trzymać w jednym miejscu, no to tu się doświetlam jakąś lampą, ale po prostu jest tak, operuje słońce dzisiaj, ja mieszkam na poddaszu, że sama widzę, że czasami jestem ciemna.